Dzień dobry w nowym roku. Bo my dzisiaj jeszcze mamy powrotny pociąg. Oj, oj, oj. Tak, za półtorej godziny. Chodźcie z nami. Julia i Grażyna się zgubiła. My już wygrani jesteśmy, można powiedzieć. Za bramką, nie? Teraz tylko wejść do wagonika. Jedzie. Uh-huh. Wszyscy Polacy to jedna rodzina. Patrz, kolejki już nie ma. No. O, jaki kufel fajny. Może jakaś futeczka z grubą ołóweczką? Co, na jakiegoś kebaba noworocznego czy coś? Monia, cieszysz się, że przyjechałaś? No pewnie, że tak. O, to fajnie. Kolejki, chodźmy dalej. 27,33 zł. No tu się cenię tyle co pizza. No to w Warsie zjemy. Dalej chyba był gdzieś bar mleczny, ale też nie o tej godzinie, nie? Nie, bar mleczny teraz jest zamknięty teraz. A zoba, woda, ty. Ale stoją w korku, zobacz. A my wsiądziemy sobie w pociąg, pyk, pyk. Postoimy 3 godziny. Byle tylko ludzie mieli dobre humory. A może nie jeżdżą tak pociągami. Gloria! Gloria! Zawsze na podłodze możesz usiąść. Co to, to, to? Przeszkadza, nic. Kiedyś ci tak jeździło. Jest bar mleczny, rzeczywiście. No mówię, że tutaj jest dobry. Jadą strażaki, coś siedzi. A nie, karetka. Jaka fura tu stoi, zobacz. To Fiat? Fiat. O, Fiaty, dobre fury. Placka po zbójnicku? No wciągnąłbym. Jestem. Hitler! Ale wiesz co? Ludzie patrzyli? Na pół, bo one są duże, my mało jemy. Na pół i tyle, nie przestań. Co, będziesz się tłumaczył, ile ty masz lat? To jednego, no. No ty nie ma po zbójnicku? Szampany, szampany! Wszystko tu znajdziesz, wczorajszy dzień nawet, co kto ja. Jutro to tu na Krupówkach, co będzie. Śmieć na śmieciu będzie. Jakbyś się spodziewał niożej burty. Jakby kto głodny, to kurde, co by sobie nie zjadł. Tylko piją czy jedzą? Boję się, że długo będziemy czekać, nie? O, a czasu nie mamy zbyt wiele. Tylko dwie niedziele, nie? Mamy półtorej godziny do pociągu. Może taka pizza na kawałki? Chcesz jeść pizzę czy nie? Słyszałem, żeby mi się chciało jeść pizzę. No to idźmy dalej już. Ciekawe czy załapali, że już po północy. Ale to kulturka, nie? Nie było tak samo. A wiesz jak ta piosenka się kończy? A Monika była okej. Okay. Żeśmy trafili. Jeszcze to są alkohole. Zamknięte. Tak. Chodź, tam byliśmy niedawno na Gubałówce. Gdzie ty poszłaś? Nie da przejść. Musimy się cofnąć. Nie, już jesteśmy tutaj. Tu był koncert, tu, tam scena. Już jest wygaszone wszystko i już cała historia. Już nie ma. No i smaka mi narobiłaś. Zura wina gratis. No i co? Ja widziałem tam, piątaka wyjęłaś najpierw, ale się trzy zyle napatoczyły. Trzeba próbować. Czekajcie, bo to za głośno. Prawdziwy góral, z gór. O, długoterminowy. No, że ma długi termin. Dobry. Proszę bardzo. Jest ze Nie, pytam się, a pan mi pokuje. Mieszka będzie. A Gastowskiego chcemy. Że niby nie miał wydać, nie? I za dwa zyle wróciło sypka. Dobra, nie? Dobra. To no jest... mówię, że tak męcisz pani, ale to jest męczy. Stary trik górali. Co on będzie, kurde, tutaj handlare uczył? Ile razy byliśmy w Zakowcu i zawsze jakieś takie do równości, nie? Do wydania, czy coś. A tam dorzucę jeszcze, nie? A tak naprawdę on na swoje wychodzi. No to wiadomo, nie? Ale tutaj z tego grilla naturalnego, że tak powiem. Tak, tego... ale nie wiadomo, czy on był z żurawiną, czy bez, nie? A nie ma znaczenia, po piątaku był. Miałam powiedzieć, to dobrze, że pan dwa z tego grilla dołoży złotówkę, nie? Zobacz, klimaty. Białe serwetki tak zwane. Bez garniaka to nie. To co, próbujemy tu coś jeszcze rozgrzać czymś? No, 32 zyle, bo to XXL grzaniec, może całą butelkę ci ugrzeją. 17 grzaniec normalny, a XXL droższy. Tu są zapiekanki. Nie, no zobacz, ten boczek mi nie pasuje. Wy ciężko nakarmić w tym mieście. Daleko mamy do pociągu? W sensie godzinowo? Mamy pierwszą 43, 40 minut, nie? I trzeba tam być. Posiedźmy trochę, blisko jesteśmy dworca. Tak wygląda dworzec Zakopany. No, dokładnie 5 minutek stąd, tak dla spokoju. Oglądamy w telewizji powtórkę z Sylwestra. Magia telewizji, powiem wam. Tak pokazane, żeby się wydawało, że jest bardzo dużo. A ogrodzenie od sceny było tak daleko,
że nie szło podejść pod scenę. Były takie duże przestrzenie, była scena, troszkę ludzi i później taka duża przestrzeń. Ile do pociągu mamy? 2:01. O, już? No. Ej, no, no normalnie teraz tutaj ta okolica, to jak wymarłe miasto, ej. Nie, tam jeszcze w Zakopanem. Tak, ale pamiętasz tu pod dworcem, co się działo? Pocało i jedź. Jedź. Miałam zapukać? Czy pocałować i je odjeżdżają? A ja nie wiem, właśnie nie wiem z którego, trzeba iść się zorientować. No i podstawili już pociąg. Ciekawe, czy będą jakieś miejsca jeszcze. Oj, Boże. Będziesz na podłodze siedzieć. O, już się wykimam, nogi wyciągnę. Pojechaliśmy. Byliśmy tu o pierwszej, mogliśmy wcześniej tu być, już chcę siedzieć, nie? A to ten pociąg? Fajne te okulary. Trzeba się nauczyć, to cholernie, jak nie jest tam na raz. Czekaj, zagrałem coś, co znają wszyscy. Może cicha noc jakaś. Podoba ci się stand-up w cenie biletu Poloregio? Ludzie mają fantazję i dystans. Nie śpiewasz? Nie, śpiewasz? Niekoniecznie. Gloria! Koniec! Halo! Proszę pana, on nie zrobił, przepraszam, ale jeszcze żadnego, a go który jeszcze pan? Ten pan, który jeszcze pan? Dobra, wysiada pan, bo pociąg będzie ruszał. Będzie następny pociąg. Wysiada, żeby wyjść na kamerę. Z radością żegnamy Poloregio. Było miło, ale się skończyło. Tamten pociąg, to 15 minut odjazd. Dlaczego ci ludzie jeszcze nie śpią, May? Albo już nie śpią. Albo już nie śpią, jest 6:20. To się chyba... Zobacz, hala dworcowa otwarta od 6 do 22. Jakbyśmy przeszli, jakby była zamknięta. Wziął do tego czasu drzwi. Miejsca przypisane. Tak, nie? Tam już przypisane. Mamy ojciec? Nie, szybciej tak wejdziemy. Też mamy wagon 6. Ja wreszcie będzie toaleta, to się bałam. Miejsce 15-17. To jest 7. Mamy 6. Mamy 6. Barbakan. Dzięki, Darek. 15-17. No tutaj. Siadaj sobie tam. Żegnaj. Baju, Poloregio. Nie chciałabym już z tobą jeździć za dużo. Bez miejsc siedzących. Ile to było? 4 godziny? 5? 3,5. 3,5, a normalnie się ciągło jak? No bo się zatrzymywał na każdej stacji. No jeszcze na stojaka, nie? Spali do wysiadki. Nasza podróż dobiega końca. Wysiada pan? Nie zostawisz mnie tam. Nie? Nie. Tak minęła podróż? Witamy w Łodzi. Miło. Sympatycznie. Byle nie jeździć Poloregio. Sylwestra, no bo tak to jest ok. No to idziemy teraz na tramwaj i do domku spać, nie? Tak. Helena coś powie. To nasz. No. Takiego dobrego w nowym roku. Miło, że byliście z nami w tym dniu, w tej nocy. Ale tu pogoda kiepska, nie? Tak, tak. Tam normalnie pogoda na zamówienie. Myślałam, że będzie zimno, a tu naprawdę pogoda jak marzenie, nie? Nie, cieplutko, no w ogóle było. Wiaterku nie było jak na góry, to aż tak naprawdę. No wymarzona pogoda. Chyba 4 stopnie było. 5 stopni, 0 wiatru. Więc cieplutko. Normalnie jak wiosna. Okay. Nie wiadomo teraz jak jest tam w górach, czy też nie pada. Deszcz. Leje tak samo i 2 stopnie. Takie okienko pogodowe sylwestrowe było, że mega kto się wybrał do Zakopca. No idealnie, no nie? No, a to już nie nasza sprawa. Ale fajnie było. Więc zleciało, nie? No.
4 godziny w Zakopcu. Żeśmy odwalili, nie? Trochę tak. Cieszmy się tym, co jest. Mamy dzisiaj wolne. 1 stycznia, obyście ty też mieli wolne, nie musieli dzisiaj pracować. Spokojna głowa, dojścia do siebie. U was pewnie po imprezkach, domóweczkach. My po takiej małej podróży. Patrz, tu padaj, a tam pogoda. No, tam piękna pogoda, a tu leje. No, widzieliście jak było. Mam nadzieję, że się podobało. Wszyscy płaczą, że ten film się kończy. Cały świat płacze. Jak się wam podobało, to łapka w górę. Subskrypcja, będzie nam miło. Do następnego miłego.